Witam również. Szczególnie wszystkich tych, którym chciało się dołączyć do nas bezpośrednio na Click Meetingu, bo właśnie do Was na razie nadajemy. Dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać. No tutaj już pierwsze osoby chyba nas widzą. Widać, słychać, świetnie, bardzo dobrze. Tak więc moi drodzy, dzisiaj jako nie tylko moderator, ale również jako pomoc dla Jolanty, o której Wam za chwilę opowiem, witam Was serdecznie na webinarze dotyczącym kodowania i robotyki. Będziemy skupiać się wokół pewnego robota, o którym za chwilę opowiem. Natomiast przedstawię może najpierw moją partnerkę webinarową dzisiaj, czyli Jolanta Miękus z tej lepszej Polski, z tej Polski A, bo jestem z Polski B, czyli z Karsko-Kamienna, to po tej drugiej podobno pewien pisarz podzielił Polskę trasą S7 przebiegającą. Nie wiem, czy wiesz, która to jest S7, no gdzie jest S6, gdzie jest S3. Jest trzy, bo wy tam ze Szczecina to wiecie, gdzie jest S3 i A2, gdzie jest, tak? Tak więc Jolanta jest z tej zachodniej Polski, jestem z tej wschodniej i tak fajnie się składa, prawda, że się spotkaliśmy tu razem i poprowadzimy dzisiaj dla Was webinar o robotach. Jolanta notabene, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, pracuje w bibliotece. I nawet rozmawialiśmy ostatnio, co robi bibliotekarz, jak nie można dzieci wpuszczać ludzi do biblioteki. No i okazało się, że Jolanta bawi się robotami. I tak dobrze jej to wychodzi, że postanowiłem Jolę zaprosić do nas i między innymi efekty tych zabaw, słuchajcie, nie dość, że Wam pokażę, to jeszcze pokażemy, jeżeli nie widzieliście, gdzie można o nich poczytać, bo Jola jest autorką naszych scenariuszów do nauki robotyki z robotem Kodrioki, tak? I słuchajcie, najpierw mała jeszcze reklama, oczywiście to taki w sumie ostatnia szansa, reklama marcowa naszego partnera technologicznego, czyli notabene też dystrybutora tych robotów dla wszystkich, którzy w marcu zdecydują się na zakup takiego monitora Black. Jola Gomano, notabene rozmawialiśmy o tym. Tak, gratis, jestem słuchajcie, szczęśliwą posiadaczką, polecam, każdy musi go mieć. Gratis firma dorzuca zestaw, jako zestaw statyw WIS-46 jako gratis, trzeba tylko przy zamówieniu, słuchajcie, takie hasło magiczne, kod zainspirowani podać. Tak jakbyś dyrekcja, czy jakbyście wy zdecydowali się na zakup monitora, to warto sobie zajrzeć. Podrzucę Wam link jeszcze tylko szybciutko do sklepu, a notabene, jeżeli nie korzystaliście do tej pory z programu, jakim jest aktywna tablica, ta aktywna tablica powróciła i dla szkół, które jeszcze nie korzystały, jest ona aktywna, czyli można z niej skorzystać. Więcej też znajdziecie na stronie aktywnatablica.pl. A teraz słuchajcie, z reklamą już tak odsuwamy się na bok. O, czekajcie, tu coś... Widzę, że Facebook nam wrzucił jakieś problemy, tak więc jeżeli na chwilę, to ja spróbuję tą transmisję ponowić, ale to za chwilę, jak oddam Joli głos. I słuchajcie, taki mała ankieta dla Was, bardzo bym Was prosił o uzupełnienie, czyli czy macie robota Kodiroki? Taki, Jola, pokażesz? No, ja mam głowę. Tak, ja mam głowę, ty masz głowę, ja mam nogi i głowę też oczywiście mam. Do tego jeszcze klocki neuron i tym podobne zabawki. Dajcie nam znać, też będziemy wiedzieli, jak dużo, może tak, w jaki sposób przekazywać Wam te informacje i jakie informacje Wam są potrzebne. No, widzę, że to na razie większość nie ma. Czyli przyszli zobaczyć. Słusznie, to jest dobre miejsce. Postaram się wszystko pokazać. Ja tylko jeszcze chwilkę potrzebuję, zresetuję. Facebook bywa kapryśny, dlatego tak jak mówiłem Joli, ja bardzo lubię jednak brać udział w webinarach, które są na Click Meetingu i bardzo się cieszę, że właśnie na tej platformie do nas dołączyliście, gdyż właśnie transmisja na Facebooku nam coś nie doszła do skutku. Nie doszło, ale tutaj już nam odpowiadają ludzie. Dalej przewaga nie. To może będzie dobry pretekst do tego, żeby zakupić, żeby mieć u siebie.
Pani Gosia napisała, że ma, ale mało zna. Dobra, to też jest tak fajnie. To Jola, jeżeli pozwolisz, ja zacznę od takich początków, czyli podstaw. Tak powiem mniej więcej, jak ten robot wygląda, a potem, słuchajcie, pójdziemy dalej, czyli między innymi pójdziemy... Scenariusze, dokładnie. Dobra. Tylko jeszcze. Dobra. Sekundkę, ja jeszcze walczę z Facebookiem. Jola, to może tak powiedz, co znajduje się w pudełku? Tak, pudełko zaczniemy. Mam przy sobie, to chętnie opowiem, co tutaj mamy. Kochani, pudełko takie niebieskie. U mnie wszystkie pudełka są podpisane, każdy robot ma imię, wam też to polecam, ponieważ w zestawie, one akurat u mnie już są wykorzystane, mamy takie właśnie naklejki do podpisywania i ja staram się, żeby podpisane było pudełko Cody, czyli głowa, o taka, ja zawsze mówię, że to panda, i nogi, czyli Rocky. To jest w zestawie razem. Więc nie musicie tego poszukiwać osobno. Poza tym mamy jeszcze zestaw takich kolorowych karteczek do kodowania kolorów. Ponieważ Cody Rocky ma czujnik koloru i możemy wykorzystywać te nasze karteczki do kodowania. Oczywiście, jeżeli one wam się zagubią albo zniszczą, co jest trudne, bo one są takie sztywne, to nie są takie zwykłe kartki, to oczywiście możecie sobie wydrukować nowe w takim kolorze. Dodatkowo mamy w każdym zestawie adapter Bluetooth. To jest adapter konieczny, żeby korzystać z komputera, ponieważ no, nawet jeżeli macie zwykły Bluetooth w komputerach, w swoich laptopach, to niestety musimy mieć ten adapter, żeby się połączyć, ale on jest w zestawie, więc nie ma problemu. Do tego mamy jeszcze taką fajną smycz. Ja tutaj zawsze dzieciakom zakładam wcześniej już tą smycz i można sobie powiesić takiego robota na szyi, żeby go nie zgubić. I dodatkowo jeszcze każdy zestaw zawiera kabel do ładowania lub do połączenia z komputerem, ponieważ możemy połączyć za pomocą tego adaptera, tak jak wspomniałam, ale możemy też połączyć kablem i kablem musimy zawsze połączyć, kiedy potrzeba aktualizacji systemu, ponieważ co jakiś czas firmware trzeba aktualizować, wtedy nam się taka informacja pojawi oczywiście w oprogramowaniu mBlock i podłączamy naszego robota po to, żeby go zaktualizować. To wszystko jest w tym opakowaniu, znajduje się również tutaj oczywiście instrukcja obsługi. Ale myślę, że najlepszą instrukcją obsługi dla was na dzisiaj to jest nasz webinar. Sylwester mi tutaj zniknął, więc chyba tu mamy teatr jednego aktora. Proszę, tak jak mówiłem, jako moderator, czasami reguły znikam i nadzoruję później Facebooki i tak dalej. Pojawia się i znikasz, dobrze, natomiast wiedziałam. Nie, natomiast teraz zniknąłem, dlatego że nie ma tak, żeby było bez jakichś problemów, jak to z nauczaniem zdalnym i akurat transmisja na Facebooku tu nam coś szwankowała, ale mam nadzieję, że już jest w porządku. Tak jak, w tym czasie dowiedzieliśmy się co nieco Cody Rocky, z dokładnie. Czego się składa. Tak jak Jola powiedziała, tak też słuchajcie, jest. Sam robot jest robotem modułowym. Ma to swoje zalety, jak najbardziej, przede wszystkim jako ten robot zwarty, tak ja to też pokażę, jako ten robot zwarty z takiego dobrze obudowanego plastiku, zawsze mówię, jest dziecioodporny. Dzieciodporny, tak. Co to oznacza? Przez to, że ta konstrukcja jest zbita, słuchajcie, uwierzcie mi, ja mam te roboty, które posiadam, pracują u mnie już 3 lata. Oprócz tego, że jeżdżą w szkole, to jeżdżą przy różnego rodzaju eventach i wydarzeniach i słuchajcie, spadały już nie raz. Tak więc nawet z takich odległości typu metrowych, kiedyś na jednym szkoleniu jakby awarii uległa ścianka boczna,
która po prostu się wypięła, ale później po wpięciu tego działało wszystko. Na szczęście nie, chyba najwrażliwsza rzecz, to tak jak u zwierząt, to są uszy. Na szczęście nigdy nie spadło tak, żeby tym uchem spadło, bo tu jest taki plastik, pod którym są schowane diody IR. Natomiast kilka technicznych danych, jeżeli chodzi o samego robota, jest on oparty na takim chipsecie ESP32. To jest taki mikroprocesor, który jest bardzo często wykorzystywany przez elektryków i takich pasjonatów elektroniki, którego można programować, uwaga, aż w dwóch językach. Jest to Scratch i Python. I to też są języki programowania naszego robota Kodi. Posiada trzy sposoby na łączność. Wezmę nas chwilowo na większy ekran. Jest to przede wszystkim Bluetooth, po którym robot potrafi łączyć się z tabletem, ewentualnie z komputerem. Używa transmisji Bluetooth 5.0, to taka jedna z najnowszych transmisji, dlatego to, o czym Jola wspomniała, to takie specjalne, my to nazywamy dongle, taki adapterek, który wkładamy do komputera i wystarczy nacisnąć tutaj taki przycisk i wtedy ten robot się paruje po prostu z komputerem za naciśnięciem magicznego przycisku, tak byśmy mogli powiedzieć, bez jakichkolwiek kombinacji. Za chwilę wam zresztą to pokażemy. Można oczywiście jeszcze podłączyć robota zwykłym kablem micro USB, taki kabelek też tutaj mamy i wystaje. I co ciekawe, z takich transmisji jeszcze ten robot posiada wbudowane Wi-Fi. Po co to Wi-Fi? To wam pokażemy, postaram się pokazać też na dzisiejszym webinarze. A tu w tych uszach schowany jest, słuchajcie, port podczerwieni. Jak widzicie, robot posiada ekran. Ten ekran jest monokrystaliczny. O, tu nawet będzie widać oczy. Słuchajcie, składa się z ponad 100 diod, które po prostu świecą w kolorze niebieskim. Poniżej jest jedna dioda, która świeci się w 16 milionach odcieni, tak więc możemy sobie dowolnie zaprogramować. Trzy guziki, głośniczek, mikrofon i w środku, słuchajcie, takie czujniki jak chociażby żyroskop. Żyroskop znany z telefonów, odpowiedzialny za chociażby położenie, tak, przechył. To takie ciekawostkę. Potencjometr. O, tak spróbujemy pod kątem, żeby nam ostrość złapał. Potencjometr, który też można programować i to jest głowa robota. Głowa robota, którą można programować bez jakby jego spodu, który nazywa się Rocky, więc tak naprawdę czasami nie potrzebujemy tego i działamy sobie tylko i wyłącznie z tym. Tu jest od razu zawieszka, widziałem u Joli, ona ma tutaj taki klipsik wpinany, że można sobie to powiesić na smyczy, niczym klucze będą dyndać. Robot modułowy ze względu na to, że składa się z dwóch części, co oznacza, że słuchajcie, jak ja w swoją głowę wsadzę tutaj, w to podwozie, ona na takim magnetycznym zatrzasku po prostu się wsunie, tak? To zobaczcie, mogę nawet trzymać za tą głowę, nie wypadnie, aczkolwiek jak bym dobrze się rozmachnął, to by pewnie poleciał. I pod spodem mamy coś, co nazywa się Rocky, czyli podwozie. To podwozie pozwala przede wszystkim robotowi się poruszać, jak widzicie ma gąsienicę, czyli radzi sobie w terenie całkiem nieźle, za chwilę wam pokażę nawet na zdjęciu, ma dziury, tak to nazwijmy, tak, które słuchajcie są kompatybilne z klockami Lego Technics i ma serię czujników tutaj z przodu, które można ustawiać do góry albo w dół, zależnie co będziemy chcieli osiągnąć. Tam są czujniki między innymi oświetlenia, czujniki rozpoznające skalę szarości, czy chociażby czujniki rozpoznające różnego rodzaju kolory. Tak jak ozoboty rozpoznają kolory, tak Kodi rozpoznaje, z tym, że rozpoznaje ich 8 w Scratchu, ewentualnie w Pythonie rozpoznaje całą paletę barw odpowiednim kodem RGB. Pokażę wam osobno. Po drugie podwozie, tak jak mówiłem, słuchajcie, mamy możliwość przypinania do tego właśnie klocków Technics, co nam zdecydowanie pomaga w rozbudowie tego robota. A żeby nie być gołosłownym, postaram się, słuchajcie, pokazać wam jedno zdjęcie. Poczekajcie chwilę. Udostępnię swój ekran. Zawsze, jak bywałem u mnie prelegencie, to zawsze jest taka chwila prawdy. Teraz, czy ten ekran zadziała? Włączy czy to się, czy nie włączy. Czy się włączy, czy się nie włączy.
Powinien się już włączyć, przynajmniej widzę na drugim monitorze, że tak jest. Tak. I słuchajcie, mamy włączony i przygotowałem dla Was dosłownie kilka zdjęć. Jednym z tych zdjęć właśnie jest, słuchajcie, zdjęcie pokazujące, jak takiego robota można sobie rozbudowywać. Wcale nie trzeba go od razu programować, możemy zacząć, bo na przykład w takich przedszkolach, czy w klasach pierwszych, gdzie dobrze jest tym robotem się pobawić, zanim będziemy wchodzili w tajniki programowania, to oczywiście możemy, słuchajcie, właśnie takie konstrukcje tu robić, jak widzicie, na załączonym zdjęciu, wykonane przez dzieci. Tak więc walka robotów tutaj akurat była. Walki trwają. MMA robotów. Oczywiście, broń Boże, nie popieramy przemocy ani agresji, aczkolwiek słuchajcie, takie rzeczy można robić, a że robot jest wielozadaniowy, my wszyscy jesteśmy już jakby po zimie, bo u Was w Szczecinie to tam w ogóle tam śniegu to nie było, nie? Coś tam mieliśmy, no jak to moja córka mówi, dla Twojego rocznika to nie jest zima, a dla mojego to jest ogromna zima, bo ona tyle śniegu w życiu nie widziała, więc tutaj mieliśmy śnieg, tak. No to dobra, a propos zimy, słuchajcie, jak najbardziej, po co odśnieżać, to jak można... Mogłam sobie zaprogramować i bym miała z głowy, teraz mi to pokazujesz. Jak można sobie oczywiście zaprogramować koleja i on będzie odśnieżał. Tak więc słuchajcie, to jest taki przykład między innymi tego, co można do niego dołączać. Pokażę jeszcze jedno zdjęcie, między innymi słuchajcie, współpracuje z takimi dodatkowymi czujnikami, można podłączyć serwomotor, tak jak tu na załączonym obrazku. Co nieco. Jolanta nam trochę tu tak poszeleści, rzeczywiście różne czujniki, którymi można rozbudować. Mój ulubiony wyjma, czyli zabawny dotyk. A to tak. Super sprawa. To o tym kiedyś poopowiemy, bo dzisiaj tu pewnie tak, nie damy tak. rady. Dzisiaj tylko pokażę jako zajawkę, żebyście się zachęcili dodam, że to jest bardzo proste do czepiania. Ja sama się bałam, że nie dam rady, a to po prostu intuicyjnie samo się łączy. Nie da się nie trafić w odpowiednie miejsce. Już szeleszmy dalej. Tak jest, ale czekaj, bo akurat mi Sway, że tak powiem, postanowił się odświeżyć i spróbuję, nie wiem, czy mi pokażę całe zdjęcie, nie pokażę mi tak całego zdjęcia, tak mi pokażę. Na przykład mój ulubiony dotyk to jest, mój ulubiony czujnik to jest czujnik odpowiedzialny za pomiar, słuchajcie, wilgotności tak, a tego więc, jeszcze nie mam. Ponieważ raczej kiepsko mi idzie hodowanie kwiatków, tak więc Cody Rocky jest w stanie pomóc i zobaczyć, czy tego kwiatka trzeba poddać, czy ma już wystarczająco mokro. Czyli tak, odśnieży chodnik, podleje kwiaty. To między innymi to i pokażę Wam jeszcze też na przykładzie innego zdjęcia. One się ze sobą komunikują za pomocą właśnie uszu, czyli odbiornik i nadajnik podczerwieni potrafią ze sobą rozmawiać, jeżeli odpowiednio, słuchajcie, zaprogramujemy właśnie uszami. Notabene potrafią też symulować nasze piloty domowe, o czym być może później jeszcze wspomnimy na tym. I to, o czym z Jolą rozmawialiśmy wcześniej, słuchajcie, można bawić się kodejami na różnego rodzaju dedykowanych matach, czy chociażby, słuchajcie, bawić się na podłodze interaktywnej Smart Fort, akurat na zdjęciu, słuchajcie, jedna z moich koleżanek ze szkoły, która przed przeprowadzeniem lekcji o znakach drogowych właśnie, słuchajcie, postanowiła na własnej skórze sprawdzić, jak to się pracuje. I tu wcale nie potrzebujemy, moi drodzy, umieć programować. Ale jeżeli chodzi o programowanie, to ja Wam pokażę, zanim oddam głos Joli, pokażę Wam, słuchajcie, jak wygląda środowisko do programowania robota. I to już zamykam, a przerzucam na program. Program, którego używamy do programowania Cody Rocky, nazywa się mBlock i jest oparty, a dokładnie przeniesione 1:1 Scratch plus dodatkowe bloki, które znajdziemy właśnie tylko, słuchajcie, w mBlocku. mBlock nie służy tylko do programowania Cody Rocky, ponieważ znajdziecie w nim dodatki, czekajcie, do bardzo wielu maszyn.
zobaczcie, tego naprawdę jest tona, więc praktycznie większość takich użytecznych robotów na rynku tam znajdziemy, głównie z firmy MakeBlock, która jest ich producentem. Jest tu też nasz kody, ale też, co ciekawe, można go używać samodzielnie do nauki programowania bez używania robotów. Aczkolwiek posiada w stosunku do Scratcha kilka innowacji, kilka takich nowości, których tam nie ma, jak chociażby to pewnie na jeden z kolejnych webinarów, bo planujemy taką serię jesienią, jak chociażby usługi poznawcze czy uczenie maszynowe, które jest fantastyczne i naprawdę jesteśmy w stanie nauczyć komputer czy robota rozpoznawać na przykład nas po twarzy, czyli witać się personalnie z Jolą czy ze mną, zależnie którego z nas zobaczy. On oczywiście tego nie zobaczy, bo musi to zobaczyć komputer, bo komputer ma kamerkę, ale takie rzeczy rzeczywiście są możliwe. Tych możliwości jest dość dużo. Ja natomiast dla tych, którzy mają roboty i że tak powiem, jeszcze nie poznali ich funkcji, chciałem wam pokazać jedną rzecz, taką podstawową, czyli w tej chwili ja łączę sobie robota za pomocą kabla, jak widzicie, potrzebuję tylko głowę, podłączyłem robota, włączam go, on pojawia się jako dźwięk tutaj i słuchajcie, klikam sobie połącz, zobaczym, czy właściwego robota podłączyłem, bo mam dwa, jednego mam zaktualizowanego, a drugiego nie. Ja chyba podłączyłem akurat teraz tego zaktualizowanego. Jak mam zaktualizowanego, zobaczcie, on już jest połączony, mam dwa tryby, zależnie od tego, w jakim jestem trybie, to różne klocki mi się wyszarzają albo są dostępne. Teraz jestem w trybie wyślij, czyli taki tryb, który polega na tym, że kod, który napiszę, wysyłam do głowy robota, po czym ja mogę tego robota rozłączyć, pokażę to bardzo szybko, kiedy kod uruchomi się, to on ma powiedzieć hello. Kiedy to zrobię i kliknę wyślij, to słuchajcie, jest wysłane do robota, ja robota mogę odłączyć w tej chwili, kabel jest osobno, robot jest tu i widać jest, no haj, że tak powiem, już zjadło, ale jest hello, czyli hello pokazane. Natomiast drugi tryb live polega na tym, że ten kod nie jest wysyłany do robota, tylko jest przetrzymywany w komputerze i na żywo po prostu robot z komputera odczytuje. Teraz podłączam drugiego robota, bo mam dwa, specjalnie mam tego drugiego robota i teraz zawsze to powtarzam dla tych, którym coś nie działa, to robot, tak jak każde urządzenie elektryczne, jest co jakiś czas aktualizowany, tak samo jak i oprogramowanie. Jeżeli ja teraz się połączę ponownie z tym robotem, słuchajcie, to tu powinno mi wyskoczyć na dole taki mały wykrzyknik. O, jest, widzicie? Na udostępnionym ekranie aktualizacja. I co jakiś czas, i to jest ważna rzecz, to szczególnie nie tylko przy Codeo, ale przy wielu robotach, jeżeli są roboty rozwijane i program jest rozwijany, tak jak tutaj MBlock, wystarczy, słuchajcie, wtedy kliknąć i zrobić aktualizację, to trwa dosłownie 3 minutki, robot się aktualizuje, potem wszystko zawsze działa. To taka ciekawostka na początek, szczególnie jak kupujecie nowego robota i byście się zdecydowali, że po wyjęciu z pudełka trzeba go sobie podpiąć, najlepiej pod komputer, po kablu i zrobić aktualizację. I teraz tak, my z Jolą się trochę podzieliliśmy, bo Jola jak tworzy materiały, to tworzy materiał do klas 1-3, a ja z reguły tworzę do klas 4-8. Jako, że tak lubię sobie pogrzebać i wyciągnąć te bardziej zaawansowane funkcje robota, aczkolwiek Jola też potrafi pogrzebać i naprawdę kilka funkcji wyciągnąć. I ponieważ razem z Jolą piszemy różne scenariusze do tego robota, to postaramy się dzisiaj podzielić z wami kilkoma takimi ciekawostkami. Natomiast słuchajcie, te scenariusze, później jeszcze wrzucę linki, pokażemy wam, gdzie są dostępne i dzisiaj dostaniecie dwa premierowe scenariusze. Jeden będzie o kosmosie, to będzie scenariusz Joli, a drugi scenariusz, słuchajcie, będzie o wykresach liniowych, czyli ten nudniejszy, to mój, aczkolwiek będzie tak, że u Joli oczywiście będą planety, będzie się działo, a u mnie znowu, słuchajcie, ktokolwiek się zdecyduje, to będziecie drzeć się do robota i zapisywać to sobie w komputerze jako wykres liniowy, ile jesteście w stanie się wydrzeć na własne dzieci w trakcie lockdownu. Tak, jeszcze więc będziecie mieli to w formie wykresu zapisane, więc do opieki społecznej, jak znalazł.
Dokładnie. Tak więc słuchajcie, ja póki co kończę i oddaję teraz głos Joli. Mój robot akurat zdąży się zaktualizować za ten czas i później też wrócę do Was z moimi pomysłami. Ale póki co, Jolanta. Dobra. Ekran jest Twój. Dobrze, to udostępniam. Ja zacznę od scenariusza z serii Lektura Scotty Rocky, czyli to będzie mój pierwszy scenariusz, który dotyczył Zaczarowanej Zagrody. Myślę, że każdy z Was w klasach 1-3 po tą lekturę sięgnął. Dzieciaki też ją lubią przede wszystkim dlatego, że jest chuda. Kochani, od czego zaczniemy? Tutaj jak tworzę scenariusz, zawsze staram się, żeby to był pełny scenariusz, żebyście mieli tam pełną lekcję, żebyście już nigdzie indziej nie musieli szukać. W związku z tym, że oprócz tego, że jestem bibliotekarzem, nauczycielem bibliotekarzem również z wykształcenia, to jestem także nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc wiem, z czym to się je i na czym to polega. Jeżeli chodzi o czas, który tutaj podaję, to jest zawsze czas taki orientacyjny. To zależy od Was, jakich macie uczniów, ile potrzebujecie czasu i co wybierzecie. Zawsze celem takim ogólnym, który się pojawia we wszystkich scenariuszach, to jest to rozwijanie kompetencji miękkich, czyli umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, ale tutaj dodatkowo w tym scenariuszu mamy także poznanie tekstów literatury, właśnie to jest ta Zaczarowana Zagroda, a przy okazji poszerzanie wiedzy na temat pingwinów Adelii, ich wyglądu, miejsca habitowania i migracji. Co uczeń będzie robił na tych zajęciach? Będzie projektował i tworzył zagrodę dla pingwinów, będzie tworzył komiks, pozna bohaterów książki Zaczarowana Zagroda, dowie się, gdzie leży Antarktyda, a poza tym to, co jest związane z programowaniem, czyli będzie tworzył, sprawdzał algorytmy działania, będzie korzystał z zasobów internetowych i będzie się posługiwał komputerem lub innymi urządzeniami cyfrowymi, zależnie czy używacie komputera, czy urządzenia mobilnego. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście materiały do budowy zagrody, drewniane klocki, puste kartoniki po lekach, co macie. Zależy od tego, czy chcecie bardziej postawić na tą stronę techniczną, żeby uczniowie trochę pomanipulowali, czy bardziej na to kodowanie, na to programowanie. Poza tym mamy tutaj jeszcze potrzebna nam będzie mapa świata albo globus lub, o czym zaraz powiem, dostęp do platformy Meridian Prime. Oczywiście roboty Scotty Rocky, coś, czym je zaprogramujemy, czyli tablet lub komputer, arkusz szarego papieru lub blistolu, mazaki i wydrukowane materiały z załącznika numer 1. Tak jak mówiłam, to jest kompletny scenariusz, więc staram się, żeby również był do tego załącznik. Oczywiście nie musicie z tego korzystać, to jest dla Was dodatkowa opcja, jeżeli chcecie po prostu skrócić ten czas poświęcony na stricte przygotowanie tego komiksu, to możecie sobie po prostu wydrukować, no i wtedy też macie pewność, że ten komiks u wszystkich dzieci wygląda tak samo. Przebieg zajęć. Zaczynamy jak zawsze od wprowadzenia do tematu i tutaj zaczynamy od omówienia właśnie tej Antarktydy, która się tutaj pojawia, oraz pingwinów Adelii. Ja tutaj polecam Wam skorzystać z platformy Meridian Prime. To jest platforma, która zawiera mapy nie tylko dla geografów, ale także historyków, biologów, czy nauczycieli języków, a także wiedzy o społeczeństwie, więc polecam Wam, żeby w nowoczesny sposób właśnie pokazać tą Antarktydę. Oczywiście, jeżeli macie monitory, myboard, to musicie ich tutaj użyć, świetnie się to sprawdzi. Dalej rozmawiamy z uczniami o tych pingwinach, rozmawiamy o bohaterach, o tym jednym wyróżnionym eleganciku, co było w nim charakterystycznego, bo to też nam się przyda, co go wyróżniało, jeśli chodzi o zachowanie. Często także staram się personalizować swojego robota, dlatego tutaj możecie porozmawiać z uczniami, co można zrobić, żeby ten robot bardziej przypominał naszego elegancika. Uczniowie mogą mieć różne pomysły, chodzi głównie o to, żeby tutaj gdzieś pojawiła się czarna plamka, czyli ten jego krawacik. Budujemy zagrodę i przechodzimy do programowania robotów. Jeżeli chodzi o programowanie, to ja już tutaj przejdę właśnie do tego, co powiedział Sylwek, czyli do naszego mBloka. Ja tutaj jestem zalogowana, więc także możecie to robić, że tworzycie sobie algorytmy, próbujecie i zapisujecie później. Patrzę, gdzie tu mam Zaczarowaną Zagrodę.
Ja tylko dodam, dobrze, że tak. Po zalogowaniu, tworzeniu konta jest naprawdę proste, można też logować się Googlem i po zalogowaniu macie po prostu wszystko zapisane w chmurze. Nie tylko na danym dysku twardym danego komputera, tylko jest to w chmurze i można sobie to przenosić pomiędzy sprzętami. Jest to naprawdę fajne, jeżeli napiszecie jakiś, czy zaczniecie coś tworzyć na jednym sprzęcie, tak, komputerze, później potrzebujecie gdzieś na przykład w pracy dokończyć, to wszystko jest z nami po prostu zalogowaniu się. Tak, jak właśnie u mnie. Akurat tutaj mały problem, że nie chcę się otworzyć, ale już właśnie ten problem rozwiązaliśmy, ponieważ mam zapisane w dwóch miejscach, nie tylko w chmurze, ale też zawsze przenoszę na komputer, żeby to mi nie uciekło, tak jak w tym momencie. Kochani, od czego tutaj zaczynamy? Jak zawsze musimy zacząć z uczniami od naszej zakładki zdarzenia. Bez tego nasz robot się nie uruchomi. Zależnie co wybieramy, to już od nas zależy, ale musi być rozpoczęte właśnie od tej żółtej naszej, żółtych klocków zdarzenia. Ja tutaj akurat wybieram, kiedy kod uruchomi się, jestem w trybie wyślij, tak jak już Sylwek powiedział, jakbym przeszła na tryb live, to miałabym aktywne tutaj wtedy te przyciski, a ten by nam się już nie pojawił. Jak już mówiłam o tej personalizacji, zawsze staram się, żeby ten robot wyglądał tematycznie, pasował do tematu, dlatego korzystam tutaj z tej sekcji wygląd. Tutaj akurat mamy taki pokaż obraz i wtedy wasi uczniowie mogą rysować właśnie po tych diodach LED, o których wspomniał Sylwek. Jest to dla nich ogromna frajda, mamy tutaj też cały szereg już gotowych min. Ja akurat stworzyłam sobie takie oczy, nie wiem, czy przypominają wam pingwina, mi się tak skojarzyły, więc myślę, że wasi uczniowie będą bardziej kreatywni, wymyślą coś lepszego, ale w moim przypadku wystarczy. Też chciałam pokazać wam tą diodę, o której mówił właśnie Sylwek, więc pomyślałam, że no jak pingwin, to wypadałoby, żeby miał tutaj też coś białego. Więc to są te dwa z łatwiejszych klocków. Oczywiście dioda RGB znajduje się tutaj w tej zakładce błyskawica. No jak widzicie, mamy tutaj do dyspozycji diodę RGB, która świeci tutaj i mamy też osobne światło. On nie tylko rozpoznaje światła, ale także potrafi tutaj tym światłem świecić. Co dalej? Potrzebne nam z zakładki kontrola zawsze. Jak to wytłumaczyć uczniom? Proszę Pani, a dlaczego zawsze? Ja to tłumaczę zawsze tak. Słuchajcie, nasz robot musi cały czas skanować otoczenie, czy nie ma jakichś przeszkód, bo na tym dzisiaj polegało będzie nasze programowanie. Będziemy chcieli, żeby nasz robot, nasz pingwin poruszał się po zagrodzie. Wiadomo, że pingwiny chodzą dziwnie, ale na pewno nie uderzają w ściany i nie uderzają w ich kolegów ani koleżanki, więc będzie on musiał omijać przeszkody. Dlatego musi cały czas skanować swoim czujnikiem to otoczenie, dlatego wybieramy zakładkę zawsze. Jeżeli chodzi o ruch, to wszystkie elementy związane z ruchem znajdują się w zakładce akcje. Macie tutaj do dyspozycji, ja wyjęłam tutaj poruszaj się do przodu z mocą, zatrzymaj ruch, przesuń do tyłu z mocą określoną przez ileś sekund, skręć w lewo z mocą określoną przez ileś sekund, ale jak zawsze możecie dać swoim uczniom swobodę, niech oni sami wybiorą, niech oni sami do tego dojdą. Tak najlepiej jest uczyć programowania właśnie na błędach, bo uczniowie popełniając błędy po prostu uczą się, jak dojść do rozwiązania. Oczywiście jeżeli jakieś drobne błędy się pojawiają, ten algorytm jest zawsze dla was, żebyście wiedzieli, jak to powinno finalnie wyglądać, to jest przeze mnie sprawdzone i to jeździ. Ale jeżeli macie czas, dawajcie uczniom możliwość tego debugowania, tego naprawiania błędów. I tutaj jeszcze pojawia nam się taki warunek czekaj aż, on także znajduje się tutaj w kontroli i zawiera taki wielokąt. To jest specjalnie rozwiązane po to, żebyśmy nie włożyli tutaj tego, czego nie trzeba, więc mamy tutaj całą serię przycisków, które są lub takie zaokrąglone, albo kłujące i wtedy możemy je tu dopasować. Ja akurat tutaj wybrałam przeszkody z przodu. Jak widzicie, o, przesunięcie z obszaru roboczego powoduje usunięcie. I tak zaprojektowane akurat przeze mnie, przez waszych uczniów, może on wyglądać inaczej, może być na przykład inna moc. Ja zawsze daję dosyć niedużą moc,
po to właśnie, żeby mógł spokojnie robot to wykonać, żeby musiała po nim, za nim ganiać. I tutaj też nieduże czasy, ale właśnie uczniowie można dać 5% albo 15% i też to będzie dobrze. Także pozwólcie im popełniać błędy. Ja teraz będę chciała wam pokazać, że to naprawdę jeździ. Ja łączę tutaj właśnie tym adapterem Bluetooth. To następuje naprawdę bardzo prosto. Włączę, ja pracuję zazwyczaj na trybie wyślij, więc możliwe, że ten robot zacznie mi tu teraz jeździć, biorąc pod uwagę, jaki tam ostatni algorytm wgrywałam, akurat nie wgrywałam. I klikam tylko przycisk Bluetooth i ta niebieska dioda, która tu się zapaliła, sygnalizuje, że jest połączony. Także na adapterze przestaje mi mrugać właśnie znaczek Bluetooth. To znaczy, że robot jest połączony i mogę wtedy kliknąć tutaj połącz. Tak, czyli on wykrywa mi Bluetooth, ale jeszcze tutaj muszę połączyć. I klikam przycisk wyślij, ale zanim go kliknę, to chciałabym wam przełączyć się na drugą kamerę, po to, żebyście zobaczyli. Będzie widać moją podłogę. I teraz kliknę wyślij i zobaczymy, czy nasz robot będzie omijał odpowiednio przeszkody. Widzicie, ominął, pojechał w lewo. Ja mu teraz, o, jeszcze moją stopą kolejne, czyli nasz algorytm działa poprawnie. Scenariuszu mamy jeszcze ciąg dalszy, czyli nie tylko programujemy tutaj naszego robota na to, żeby się poruszał i omijał przeszkody, ale też wiemy, że badacze w swojej zagrodzie chcieli podzielić pingwiny, malując im znaki na grzbiecie, na czerwone i zielone. Po co? Po to, żeby sprawdzić, czy wracają one do swojej zagrody. Dlatego ja tutaj jeszcze właśnie chciałam pokazać uczniom i tym samym wam, że właśnie to światło wrokiem także świeci. Więc to zależy od was, ile macie robotów. Wiem, że część z was ma na przykład jeden albo dwa roboty, ale to także nie jest przeszkoda do tego, żeby programować. Już jeden robot, jeden elegancik tutaj w tym scenariuszu się sprawdzi i wybieramy, czy ustawimy mu światło czerwone czy zielone, możemy na przykład zamienić, albo jedna grupa dodaje zielone, jedna dodaje czerwone i właśnie dodamy tutaj z tej błyskawicy ustaw światło roki w kolorze, akurat wybieram czerwony. I ponownie, po to wyłączyłam, żeby mi tutaj nie jeździł, wyłączamy. O, on już jeździ starym kodem, widzicie, to jest właśnie praca na trybie wyślij, że on zapamięta. Ale teraz wgram nowy kod i widzicie, on nie tylko jeździ, nie tylko omija przeszkody, ale także świeci na czerwono, czyli tak, jak powinien świecić. I tutaj jakby na tym etapie kończy się nasze programowanie, ale ciąg dalszy przygód elegancika należy z uczniami omówić. I tutaj wpadłam na pomysł, że można by stworzyć taki duży komiks. Tutaj warto podzielić uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje właśnie te serwetki pingwinów, badaczy, chmurki do dialogów z załącznika, a także dostaje, myślę, że arkusz formatu A4 wystarczy, jakieś mazaki, kleje i wtedy mogą tworzyć kolejne okienka w naszym komiksie. Jest jakby 6 tutaj punktów podanych przeze mnie jako plan wydarzeń. I jakby każda grupa ma za zadanie stworzyć jeden punkt. Czyli dialogi, jakaś ilustracja, tło i wtedy te arkusze A3 możemy przykleić na nasz arkusz i zaprezentować, bo ważna zawsze jest prezentacja prac. Pamiętajcie o tym, żeby uczniowie mieli jak, kiedy, gdzie zaprezentować swoją pracę. Podpowiedź, jak czytaliście moje scenariusze z czego będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli ktoś wczytał się w nie i pobrał, to
jeżeli macie więcej czasu i macie dostęp do komputera, to możecie także skorzystać z serwisu Canva. Tam też są gotowe szablony do stworzenia komiksów albo z programu PowerPoint. Jeżeli chodzi o załączniki, najlepiej wydrukować je kilka razy, bo wiadomo, mamy kilka grup i tych pingwinów może być kilka potrzebnych. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie możliwości wydrukowania, to oczywiście możecie pozostać przy rysunkach. Nie wiem, Sylwester, czy teraz ty, czy dalej ja? Tam tak, więc słuchajcie. Ach, zniknąłeś mi. Nie, spokojnie jestem cały czas. Jolanta pokazała wam projekt bardzo rozbudowany, tak, który wymaga czasu. Natomiast słuchajcie, takich scenariuszy naprawdę mamy dość sporo, ale mamy również takie scenariusze, które pozwalają, czy chociażby takie pomysły w e-bookach, które są dostępne całkowicie za darmo, które pozwalają na wykorzystywanie, słuchajcie, Kodi Roki naprawdę przy innych czynnościach. Tak więc zarówno tych z programowaniem związanych, jak i samoczynnych, o tym, że on potrafi jeździć, wystarczy dobudować do niego klocki Lego, włączyć aplikację do sterowania, już wspominałem wcześniej. I tutaj naprawdę, słuchajcie, nie wymaga to od was żadnych umiejętności programowania, po prostu tym robotem sterujemy, możemy z użyciem maty albo nie maty, ja tak pokazuję na przykład na szkoleniach, czy właśnie w edukacji wczesnoszkolnej, za pomocą tych ramion przesuwać różne rzeczy, jak kubeczki i tak dalej, i w ten sposób robot musi połączyć na przykład dwa kubeczki razem, tak żeby powstało powiedzenie, albo przesunąć kubeczek z, jeżeli mamy ortografię, z RZ na właściwe punkto, tak? To są takie zabawy niewymagające programowania, natomiast robota można używać w różnych sytuacjach również z takimi prostymi kodami. Ja wam pokażę teraz, jak użyć robota w czymś bardzo popularnym, czyli przy tworzeniu, słuchajcie, escape rooma. Wiele z nas tak naprawdę już styknęło się z escape roomami, bardzo popularne, szczególnie też w trakcie edukacji zdalnej, między innymi na wakletach, ale jakbyśmy się cofnęli troszeczkę w czasie albo pomyślili o tej lepszej przyszłości, kiedy wracamy do szkół i znowu możemy z naszymi uczniami się bawić i pracować razem, to słuchajcie, takie escape roomy tworzyliśmy fizycznie, prawda? Jeżeli robiliście kiedykolwiek escape rooma, dajcie nam znać w czacie. Tak z ciekawości pytam. Ja osobiście kilka escape roomów mam za sobą, w tym właśnie, słuchajcie, taki tradycyjny, który robiliśmy, i jednym z zadań było zadanie związane właśnie z robotem Kodi Roki. I teraz pokażę wam, na czym to zadanie polegało. Mianowicie, słuchajcie, skorzystałem z tego wyświetlacza, o którym już wspominałem, ja sobie robotę zaraz podłączam, i na tym wyświetlaczu chowałem ukrytą grafikę, którą trzeba było odtworzyć, tak? I teraz pokażę wam w bardzo prosty sposób, słuchajcie, jak to będzie można zrobić. Ja się łączę z moim robotem. Tak jak u Jolanty słyszeliście, jeżeli się połączy, to on wtedy pika, tak? Tak było przy zdalnym tym, czyli tak, adapterze Bluetooth. Przy kabelku tego pikania nie usłyszycie. I teraz tak, słuchajcie, potrzebuję pierwszy klocek, tak jak mówiłem, zdarzenia, klocek, który rozpoczyna właśnie kod. Bez tego nic nie będzie działać. Tu akurat mamy takie coś, że kiedy przycisk, a wciśnięty, więc rozpoczynać kod będę po naciśnięciu tutaj dokładnie tego przycisku A. Pokażę wam najpierw coś, co być może znacie z takiego filmu Matrix. W Matrixie takie literki różne przewijały się po ekranie, prawda, i tworzyły taką fajną grafikę, tapetę. Pokażę wam między innymi, jak zrobić to w Kodeju. Potrzebuję pętlę zawsze, ponieważ to będzie czynność, która się będzie, słuchajcie, powtarzała. I teraz potrzebuję sobie przejść do naszej kategorii wygląd, i tam jest taki klocek przełączaj między zapalaniem i wygaszaniem. Diody mają pozycję X, Y, i jeżeli weźmiemy jakikolwiek obraz, i pokażę wam teraz edycję tego obrazu, tu jest wyrażone w cyferkach, to mamy dwie osi, oś pionowa Y, pozioma X, i tak też zapisujemy, słuchajcie, zapalone i wygaszone diody.
Jeżeli zerknęliście tu na obraz, to mamy 15 w poziomie, 7 w pionie, co oznacza, słuchajcie, że mogę zapalać sobie te diody w takich pozycjach jak od 1 do 15 i od 1 do 7 w osi Y. Spróbujemy troszeczkę podziałać, żeby to się działo losowo w kategorii wyrażenia. Mam coś takiego jak losuj od do, tu mamy od 1 do 10, wklejam jedno, wklejam drugie i teraz dostosowuję do tego, słuchajcie, co mam. Czyli tu było do 15, a tu było do 7. Teraz mam taki gotowy kod, spróbuję sobie go wysłać. Wysyłam do roboty. Jak widzicie, nic na razie się nie dzieje, ja się upewniam, nic. Naciskam przycisk A i zobaczcie, teraz widzicie, że na ekranie pojawia się tak losowo generowana taka pikseloza matrixowa, prawda? Słuchajcie, więc to jest taki nasz wstęp. To już samo w sobie robi takie fajne wrażenie, że ten kodik gdzieś tam coś tam koduje, jakiś obrazek. Ja spróbuję teraz pokazać wam, jak pod tą pikselozą ukryć obrazek, który będą musieli odczytywać nasi uczniowie. Więc do tego kodu, to na razie odkładam, słuchajcie, ten kod będę musiał rozbudować. Na razie to wyrzucę sobie na bok, ale nie kasuję, bo to nam się przyda. Potrzebuję kolejny warunek. Warunek, jeżeli w przeciwnym razie, słuchajcie, będzie polegał na tym, że tutaj, w tym pierwszym, ukryję pokaż obraz. Więc wracam sobie tutaj do wyglądu, wybieram sobie jakiś obrazek. Domyślnie są oczy, natomiast my te oczy wyedytujemy. Załóżmy, że schowam tutaj jakiś kwadrat lub coś innego. Nie wiem, Jola, jak ty, ale ja i zresztą uczniowie to lubimy sobie tutaj malować coś, tak? Zapalać ja też uwielbiam, ja też uwielbiam właśnie moje plastyczne tej zdolności są akurat na tym etapie właśnie kropek, więc spełniam się. Kropkowania. No to zobacz, ja się spełniłem takim, powiedzmy, kwadratowe oko, tu ukrywam symbol tajemny i klikam, słuchajcie, OK. Ten ekran tutaj się zmienia, widzicie, że zapisało mi ten obrazek, prawda? I będzie taka zasada, że, uwaga, żeby odkryło obrazek, któraś z tych diod będzie musiała być zapalona. Może być to, jeżeli wrócę, może być to dioda, słuchajcie, na przykład, nie wiem, która z tych, jeżeli ona będzie zapalona, na przykład dioda 5 na 1, tak, to w tym przypadku, słuchajcie, pokaże się ten obraz. W przeciwnym razie będzie cały czas losował to, co widzimy teraz na ekranie, tak? Jola już o tym wspomniała, że mamy tu takie kąty ostre, co oznacza, że tu możemy zagnieździć dany obrazek, tak? I dany klocek. I zobaczcie, tu mamy coś takiego, jeżeli X, Y jest zapalone, to tutaj było 5, a tutaj będzie na przykład 2. Tak, to wtedy pokażę ten obraz. Jeszcze potrzebuję dodać, żeby pokazało go przez chwilę, czyli na przykład przez jakiś ułamek sekundy, może być to 0,1 sekundy, ewentualnie, dobra, zróbmy 0,2 sekundy. Więc jeżeli to będzie zapalone, wtedy pokażę ten obraz. W przeciwnym razie cały czas ma nam kodować i przesyłać to. I tak wygląda przykładowy kod do schowania obrazka. Mam nadzieję, że zadziała, że dobrze sobie tam policzyłem te X, Y. W tej chwili zobaczcie, wgrałem kod od nowa, nic się nie dzieje. O, chyba te 2 sekundy to za dużo odkryło nam ten obraz. Więc w tej chwili jak nam za bardzo stoi, bo tu jest za długo, co znaczy, że ona jest zapalona, to dobra, bo ją wyłapało, spróbujemy znaleźć jednak jakąś diodę, która nie jest w obrazku, czyli na przykład 15. Czekajcie, bo to nie to. Tu będzie 15, a tu będzie na 7, bo tu złapało nam jednak tą diodę stałą. Spróbujemy tak, 16 to za daleko poszedłem.
żeby to jednak była któraś z tych diod, które się zapalają tylko tu na wzorcu. Zresetowało się kod wysłany. O, teraz powinno być widać na kamerce, słuchajcie, że w momencie jak zapala się ta dioda, widzicie, to pojawia się obrazek. Oczywiście mogę troszeczkę to spowolnić, czyli on pojawi się na o wiele dłużej, ale jest to taki fajny sposób na to, żeby właśnie schować jakiś przekaz, czy schować jakiś obrazek. Oczywiście muszę to zresetować. Widzicie? Żeby schować jakiś przekaz, obrazek i użyć tego robota właśnie między innymi przy planowaniu escape rooma. To był mój pomysł. Jola? Teraz ja odbieram piłeczkę. Dobrze. Tak jest. To musisz mi to dać możliwość. To ja też teraz coś takiego krótkiego właśnie, żeby nie było, że same jakieś trudne daje. Nie, nie, pamiętajcie, dla waszych uczniów nic nie jest trudne. Oni są po prostu nieograniczeni, to tylko my ich ograniczamy. Teraz coś fajnego, co można wykorzystać na różnych lekcjach, na lekcji bibliotecznej, na świetlicy, na informatyce, gdzie tylko się da. To ty tak mi tu szumisz. A, dobra. Kochani, i tutaj tytuł tego scenariusza to kodejowa gra planszowa. Bardzo szybko możemy tutaj zaprogramować robota, a skupić się z uczniami na projektowaniu gier planszowych. Teraz gry planszowe są bardzo na czasie, dzieciaki bardzo je lubią, wracają jakby ze światów do nas z powrotem i grają nie tylko młodzi, ale też dorośli. I przy takiej prostej lekcji, którą można, mówię, także na zajęciach świetlicowych zorganizować, uczeń może zaplanować, zrealizować własny projekt, współpracować z innymi uczniami i tak jak przy wszystkich tutaj posługiwać się komputerem, korzystać z zasobów internetowych, czy tworzyć, sprawdzać algorytmy działania. To jest też taki scenariusz, gdzie wystarczy wam jeden malutki, niepozorny robot Cody Rock, nie musicie mieć ich całego tej zaplecza. Oczywiście jak zawsze komputer, tablet, który pozwoli zaprogramować monitor interaktywny lub tablica interaktywna do pokazania, jak wykonać grę planszową interaktywną, znaczy w komputerze, i materiały plastyczne do wykonania plansz i pion. Zaczynamy od zaprojektowania gry planszowej. W serwisie Tools for Educators. Chcę wam tutaj pokazać, jak to działa pokrótce, bo nie wiem, czy jak tutaj wrzucam wam te linki, czy to wszystko tak fajnie widać, więc szybko pokażę. Tutaj właśnie na tej stronie, która jest po angielsku, ale to nie przeszkadza, ja nie poniemaju po angielsku, a daję sobie radę. O co tutaj chodzi, co jest najważniejsze? Chodzi o to, żebyście zanim przejdziecie do projektowania tej gry planszowej, żebyście sobie to przejrzeli, ponieważ mamy tutaj cały szereg tematów, do których możemy stworzyć grę. Taki popularny w listopadzie to na przykład Halloween, to jest nowy marzec, tak wiem. Tutaj macie 21 pól na swojej planszy i wybieracie po kolei, jakie obrazki mają pojawić się tutaj na waszej grze planszowej. Dokładnie uczniowie wybierają. Zaraz wam wybiorę kilka i zobaczycie, jak to wygląda. Klikając Make It, o tutaj wybrałam dwa razy to samo, możecie zobaczyć, jakie tutaj obrazki zostały wklejone. Czyli macie już po prostu zaprojektowane po kolei, na jakie tutaj rzeczy możemy trafić. Wtedy klikamy tylko Print i drukujemy. Ja sobie wymyślałam to tak, że uczniowie projektują to jakby na komputerach w sali informatycznej i drukują to, potem to laminujemy i dopiero wykorzystujemy później, ale na przykład jeżeli mamy mniejszą grupę na zajęciach świetlicowych, ja także spokojnie drukowałam przy użyciu właśnie monitora Mindboard i bezprzewodowej drukarki, która była połączona, dzieci projektowały to na monitorze i od razu wysyłały do drukarki. Laminator już się grzał, więc wszystko było gotowe. Ale nie wiem, jakie macie możliwości, to wszystko zależy od was. Oczywiście możecie też wykorzystać gotową grę planszową. Po tym, jak nie macie czasu, żeby robić takie plansze, albo nie macie dostępu do komputerów. Teraz
przychodzi czas na programowanie i tutaj będzie bardzo krótki kod. Ja znowu sobie tutaj pobiorę, żeby nie tracić czasu, ale w moich scenariuszach macie krok po kroku pokazane, co wybrać. Mi się chyba znowu coś nie otworzy. To nic, nie będziemy czekać. Teraz potrzebujemy kodejową grę planszową. Urządzenie rozłączone, tak wiem. I tutaj fajna opcja, którą właśnie ma Kodi, czyli sama ta góra, to jest reakcja właśnie na potrząsanie. Czyli możemy z dzieciakami zaprojektować taką kostkę do gry. Wiemy, że kostki często się gubią, albo może my nie chcemy mieć tylko 6 punktów, tylko chcemy mieć ich więcej, dlatego możemy zaprojektować sobie taką kostkę z Kodi Rocky, dokładnie z samego Kodeja, i wybieramy właśnie tutaj ze zdarzeń, kiedy kod jest potrząsany. Pamiętajcie, zawsze zaczynamy od zdarzenia, inaczej nam się to nie uruchomi. I następnie tutaj w sekcji wygląd mamy pokaż hello. Pokaż hello, hello. Możemy ten napis oczywiście zmieniać, ale możemy także tutaj coś umieścić. Coś, co będzie nam pasowało. W sekcji wyrażeń. Nasze pokaż jest zaokrąglone, więc całe tutaj, wszystkie te, które są zaokrąglone, będą tutaj pasować. Ja akurat wybrałam tej losuj od 1 do 10, ale z uczniami rozmawiamy na ten temat, ile powinno być tych właśnie liczb. Wiemy, że kostka do gry jest sześcianem, czyli najlepiej, gdyby było ich 6, ale jeżeli macie na przykład jednego robota, korzystacie na przykład ze wspólnie zrobionej jednej dużej gry planszowej, która ma mnóstwo pól, bo każde dziecko chce jakąś wybrać, jakąś narysować, to nie ograniczajcie ich, możecie sobie na przykład tutaj zwiększyć do 12, tak? Też jest wtedy fajna zabawa. Wtedy macie taką podwójną kostkę, także możecie mieć potrójną, do 18. I teraz połączę się z moim robotem. Słyszeliście, zapikał, już kod przednio grany już się pojawia, czyli widzimy naszego pingwinka i klikam wyślij. I już tutaj będziemy mogli potrząsać i wyświetlają nam się liczby. Tu akurat wylosowałam 4. Można tak na przykład długo, 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 stop. O, 5. Albo malutko. Tak? O, wystarczy tak lewa, prawa, lewa, prawa. No, o, wujeczka. 12, tak? I uczniowie potrząsają, odkładają, podchodzi następny, potrząsa 8, przesuwa i w taki sposób nasza gra się kręci. Czyli tak jak mówiłam, to jest świetny scenariusz na to, żeby wykorzystać, jeżeli mamy gotową grę planszową, kiedy chcemy wprowadzić tylko Kodi Rocky jako jakiś akcent i jeżeli nie posiadamy zbyt wielu robotów. Także jak to się mówi, oddaję głos do studia. Świetnie, że to pokazałaś, bo ja, słuchajcie, pokażę wam dalej, co można zrobić, jeżeli chodzi o potrząsanie Kodeja. To będzie taka ostatni pomysł na dzisiaj ze względu na ograniczenia czasowe. Natomiast już teraz zapowiem może, bo jeden z takich planów to jest, żeby zrobić serię webinarów, takich od podstaw, krok po kroku, gdzie będziemy wyjaśniali wszystkie funkcje i pokazywali możliwości tego robota. Cieszę się, że Małgorzata jesteś na tak i to będzie, słuchajcie, jeszcze do przegadania, bo tak naprawdę nie ustaliliśmy terminu, albo słuchajcie, zrobimy sobie taką letnią akademię, tak, bo wtedy w wakacje to jest nawet czas, jak najszybciej, to tak też byśmy chcieli, ale po drodze jest seria innych webinarów, zawsze w lato robimy taką przerwę na mentorowych inspiracjach, że nie nadajemy i wtedy może z Jolą się umówimy i zrobimy, prawda, a może nawet sobie nagramy coś na żywo, bo ja zawsze w lato jeżdżę do Szczecina nad morze, no bo jakże jest przecież... No tak, i jesz paprykarz szczeciński. Nie ma już paprykarza szczecińskiego. No nie, ale nie. Pomnik jest, możesz...
No, pomnik to taki macie pomniki gryfów, czy jak to się tam nazywa. Te takie zwierzątka różne na mieście. Czego no my nie mamy? I te, jak to się nazywa, coś z dinozaurami, te dźwigozaury, o macie też. My tak, przede wszystkim więc... mentora w Szczecinie, ha, ha, ha. A, to prawie, że tak. Bo prawie, no już prawie, już teraz bendargowo, tak więc. Ale dobra, słuchajcie, nie o tym mowa. Więc ja chciałem nawiązać i mam nadzieję, że widzicie mój obrazek. Jola, ty nie podpowiadaj. Nie. Powiedzcie mi, no bo tak w sumie mało rozmownie jesteście, ale powiedzcie mi, czy wiecie, co to jest na tym obrazku? I przyznać się, czy ktoś coś takiego miał. Bo ja miałem. I dzieci mi popsuły. Cisza. No, nie znają, nie wiedzą. Gałka do drzwi. To jest ciekawe, słuchajcie. To chyba było w takim serialu Przyjaciele, gdzie mieli to słuchajcie, to jest tak zwane Magic 8-Ball, taka magiczna kula, która odpowiada na pytania. Tym się potrząsa, bierze się to do ręki, tym się potrząsa i tam specjalnie tak zaprojektowana kostka wypływa na wierzch i odpowiada nam pytania, prawda? Czy edukacja zdalna ma sens? Kto to nie, wie? Nie, nie. Kto to wie? Albo coś innego. Natomiast słuchajcie, jest taka magiczna kula, jak sobie wygooglujecie Magic 8-Ball lub magiczna kula, to właśnie zobaczycie to. Świetna zabawka, w niektórych serialach używana, między innymi w Przyjaciołach chłopaki Joey z Chandlerem czasami decydowała o ich przyszłości, a ponieważ tak jak mówię, ja strasznie lubiłem tą magiczną kulę, pomagała mi w wyborach życiowych, naprawdę, słuchajcie, iść pracować do podstawówki czy do liceum, nie? I tego typu rzeczy. Wyskoczyło w przedszkole. No nie, na szczęście nie, aczkolwiek w przedszkolu też dorabiałem, tak więc słuchajcie, taką magiczną kulę postanowiłem odtworzyć. I Jolanta pokazała wam, że potrząsając kodeja jesteśmy w stanie losować sobie cyferki. Ja wezmę to na troszeczkę inny level, czyli poziom wyżej, słuchajcie, i pokażę wam, jak potrząsając kodeja losować właśnie tego typu odpowiedzi. Tak więc słuchajcie, wracamy do tego potrząsania, czyli zaczynamy od zdarzeń. Czekajcie, muszę się podłączyć. Z robotem, będę połączony z robotem, ja w trybie live, ponieważ jest mi potrzebny komputer, zaczynam od tego, kiedy kody jest potrząśnięty, czekajcie, na razie zminimalizuję, tu będzie widać, kiedy kody jest potrząśnięty i teraz słuchajcie, potrzebuję, żeby on po pierwsze mi coś pokazał, jak nim potrząsam, to zobaczcie, mi się klocek zapala, więc ja na razie odkładam, potrzebuję pokaż hello, jeżeli teraz bym zrobił i nim potrząsnął, to on, słuchajcie, wyświetli nam hello, ale tak naprawdę to nie ma pokazywać tego hello, tylko ma pokazać mi odpowiedź na zadawane pytanie. I teraz tak, słuchajcie, potrzebuję utworzyć coś, co znajdziemy w kategorii zmienne, ale zmienną nie jest, potrzebuję utworzyć listę. Ja tą listę już sobie wstępnie utworzyłem, nazwałem sobie ją po angielsku 8-ball. Klikam obok niej ptaszek, żebym podejrzał tą listę. Rozwijam też to okno tu z paną, żebyście zobaczyli. I już jak Jola pokazywała, szybciutko wpisałem sobie 3 odpowiedzi. Tak, nie, kto to wie, co tam jeszcze może być. Nigdy nie ma mowy, albo pomyślałam o nigdy. Pewnie, co jeszcze? Zawsze. Zawsze. No i oczywiście, słuchaj, może, ale przez specjalnie damy przez RZ, dobra? Takie może szczecińskie. Może szczecińskie, aczkolwiek moi koledzy, którzy byli w Szczecinie, podobno może widzieli. Jeden z nich nawet nauczycielem jest. Zobaczcie, ja sobie tu ręcznie wpisałem te odpowiedzi na listę i teraz to, co potrzebuję. Jestem w tej kategorii zmiennej i po do utworzeniu listy mam nowe elementy się pojawiły. Potrzebuję teraz z tej listy losować elementy od 1 do 8, bo tyle mam pozycji wpisanych, więc biorę sobie ten klocek, element 1 z tej listy 8-ball i biorę coś, co już znacie, czyli z wyrażeń losuj od do, ponieważ mam 8 rzeczy, losuję od 1 do 8. I w tej chwili, zobaczcie, to jest kod składający się z 2 linijek, jeżeli ja tym kodem potrząsnę,
To słuchajcie, zadaj już pytanie. To już się pojawia. No i teraz właśnie chciałem do tego zmierzyć. No to dobra, uwaga, czekajcie, spróbuję tak, żeby było, żeby było widać. Czy robimy Akademię Kodowania z Kodiroki w wakacje? Jolanta, to będzie wiążące. Nigdy! Nigdy! Nigdy. No to niestety, moi jeszcze drodzy. Jeszcze raz. Robot za nas zdecydował. Dobra, czyli jeszcze raz, to teraz ty zadaj pytanie. Czy tworzymy kolejne scenariusze? O nie, czekaj, znowu nigdy. Dobra, to się nie liczy. O, nie ma... Mam mowy. Mowy. Coś, te dalsze. On jest na nie. On jest na nie. Renato mówi, słusznie, trzeba odpocząć. Dobra, uwaga, to zadamy bardzo ważne pytanie. Powiem wam to, co wam, nam powie robot, będzie równie ważne to, co mówi nam pan minister i tak samo wiążące, słuchajcie, czy wracamy w kwietniu do szkół? Zawsze. Zawsze. Yeah. No i to jest, słuchajcie, pozytywna wiadomość. Czy minister nas ogląda? Na pewno. Na pewno nas ogląda, więc niech to zobaczy. Nie, to no zobacz, odpowiedziu, nie ma mowy, nie ogląda nas, tak więc słuchajcie. Ale można mieć zabawę, wyobraźcie sobie teraz, jak z uczniami można takie rzeczy porobić. Niestety, słuchajcie, tak jak bywa z czasem, my byśmy pewnie tu wam jeszcze tysiące rzeczy pokazali, bo naprawdę to nie pokazaliśmy nawet innej 50 tego, co można zrobić z tym robotem. Tak więc chyba nie posłuchamy go i rzeczywiście wrócimy do was z serią, tak więc obserwujcie profil Fundacja Inspirujemy i Mentor Systemy Audiowizualne i sądzę, że w lato taką akademię sobie zorganizujemy. Oczywiście będzie ona za darmo. Natomiast teraz ważna informacja dla tych wszystkich, słuchajcie, którzy po pierwsze robota nie mają, a chcielibyście jednego sobie sprawdzić, przetestować. Ja przewijam tutaj moją przeglądarkę i zobaczcie, słuchajcie, na stronie kodowanie na ekranie / wypożycz, to wam też tu wrzucę, możecie sobie wypożyczyć i to co ciekawe nie jednego, ale normalnie wypożyczane są do szkół, możecie sobie teraz w trakcie zdalnego też wypożyczyć, bo normalnie do szkół wypożyczamy całą walizkę, czyli przyjeżdża w takiej fajnej metalowej walizce 6 robotów i od razu się bawimy 6 robotami, wszystko za darmo, przywożą, zabierają, można sobie potestować, ale sądzę, że w trakcie zdalnej edukacji też możecie takie wypożyczenie sobie złożyć i po prostu nawet wypożyczyć sobie do zabawy w domu, jak napiszecie, takiego robota jednego, dwa. To już tak naprawdę zależy od was. Warto ten czas poświęcić, przetestować sobie takie rzeczy. Tym bardziej, że no kiedyś do tych szkół wrócimy i wtedy te roboty jak najbardziej się przydadzą. Chyba, że macie, ale to kwestia indywidualna, bo mam kolegę, gdzie w szkole po prostu podpisują umowy wypożyczenia i użyczają roboty dzieciakom do domu, albo przychodzą dzieciaki w 5-osobowych drużynach, grupach na zajęcia dodatkowe. I tak między innymi projekt CEMI jest prowadzony. Tak więc uprzedzając pytania, to jest jedno, można wypożyczyć, jeżeli jednak bylibyście chętni sobie takiego robota zamówić, słuchajcie, cena jest w miarę atrakcyjna, ponieważ słuchajcie, sam robot kosztuje tak zwane 500+, bez złotówki, w zestawie z tym adapterem, który pokazywała Jolanta, słuchajcie, 549 zł, więc naprawdę jest to w miarę rozsądna cena za niego. Można później do niego sobie oczywiście, słuchajcie, dokupować czujniki różnego rodzaju, które też są dostępne. Małgorzata dobrze pisze, że cena rzeczywiście jest atrakcyjna, jeżeli porównujemy do Fotona. Jola ma obydwa roboty na stanie, więc też może tutaj się wypowiedzieć. I jeden, i drugi mają swoje zalety. Są też troszeczkę rozmiarowo inne, bo fotony są po prostu większe. Typowo do pracy na dywanie, na podłodze. Kodiroki można popracować sobie też na biurku. Dzięki też temu, że po pierwsze on jest mniejszy, tak więc i
ma tą głowę odłączaną. Tak, co jest naprawdę fajne, bo z tą samą głową można dość sporo rzeczy zrobić, a oczywiście tu jak dołożymy to podwozie, to już też zabawę się robi dość ciekawa. Na przykład jak dzieciaki lubią z śmieci i innych rzeczy tworzyć na przykład tory przeszkód, słuchajcie, to Cody Rocky się świetnie sprawdza. Myśmy testowali nachylenie rzędu 30%, to nie jest problem, szczególnie jak wjeżdża pod górkę, jak zjeżdża, to trzeba zjeżdżać wolniej, bo i ten ciężar przeważa i do przodu, więc tu trochę umiejętności zjazdowych wymaga. Tak więc... Marzenka Jola... tam bez prywaty. Marzenka bez prywaty. No, to już panie sobie, że tak powiem... Dogadamy później. Dogaduję. Marzenka tak na pewno jest. Ma, więc będzie z czym dobra. Się pobawić. Słuchajcie, uprzedzam też pytania. Za chwilę wklejam link do ankiety, którą bardzo bym prosił, żebyście uzupełnili. A jak uzupełnić ankietę, tam na końcu wyskoczy wam link do certyfikatu za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania do Jolanty lub do mnie, to jest ten czas. I teraz jeszcze, żeby nie było, bo my obiecaliśmy premierowe scenariusze. No właśnie. Więc one też są. Znajdziecie je, słuchajcie, właśnie na tej stronie, którą wam pokazałem wcześniej, czyli na tym kodowaniu. Linki też wam wstawię. Po pierwsze, scenariusz Joli znajduje się w sekcji lektura z Cody Rocky. I tu jest, słuchajcie, pierwszaki z kosmosu. Jola zapoczątkowała taki fajny cykl właśnie lektura z Cody Rocky, gdzie będzie brała na warsztat po kolei, słuchajcie, każdą lekturę, którą tylko wpadnie mi w ręce. Dokładnie. Mój scenariusz znajdziecie już w zwykłej kategorii Cody Rocky i słuchajcie, to jest to, o czym wspominałem, kodejowy pomiar hałasu, który znajduje się tutaj, też skopiuję link i ten link wam wrzucę, natomiast jak mówię, słuchajcie, wszystko znajdziecie na tej stronie, tutaj w inspiracjach. Tutaj są e-booki, z których można skorzystać, tam też znajdują się te pomysły króciutkie, o które wam pokazywałem w takim e-booku i oczywiście w scenariuszach, których już troszeczkę nam się uzbierało, autorstwa mego i Jolanty. Tak więc warto poczytać i naprawdę staram się obejmować bardzo różne tematyki, tak żeby dla każdego znalazło się coś dobrego. Afryka Kazika to nie przypadek, to Jolanta, to wszystko bardzo, bardzo skrupulatnie, tak, bardzo skrupulatnie, słuchajcie, planuję. Ja, czekajcie, kończę udostępnianie ekranu, tak żebym mógł wam przekleić już link do waszej ankiety. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie do nas na czacie, postaramy się teraz już na koniec odpowiedzieć. Zachęcam was jeszcze raz, tak jak mówię, do wypróbowania, to nic nie kosztuje, jeżeli nie macie robotów, można sobie śmiało te roboty wypożyczyć na szkołę. Przysyłają, zabierają całkowicie za darmo. Właśnie teraz taki fajny czas, że można sobie poćwiczyć, jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze tak na 100% pewny albo jeszcze nie pracował żadnymi robotami, to powiem wam, że właśnie Cody Rocky są świetne, żeby zacząć taką przygodę i teraz, kiedy jesteście więcej w domu, można sobie poćwiczyć, sprawdzić, scenariusze są na stronie, nic, tylko jeździć. Dokładnie. I bawić się. Tak jest. Dokładnie. A wtedy, jak już wrócimy do szkół, to wtedy już na ostro z dzieciakami. Ja też już nie mogę się tego doczekać. Ale kiedy to będzie? Tym bardziej słuchajcie, że to jeszcze do tych osób, które nie korzystały w swoich placówkach z aktywnej tablicy, między innymi można także zakupić roboty, czy można nawet w zestawie takie roboty właśnie z Myboardem pozyskać, bo są dodawane do zestawów. Tak więc słuchajcie, bardzo wam dziękuję, Jolanta również dziękuję za współprowadzenie i tak jak mówię, obserwujcie przede wszystkim, słuchajcie, profile na Facebooku Mentora i Fundacji Inspirujemy, która odpowiada nam za ten content merytoryczny. Będziemy starać się na nich informować, jak my się z Jolą dogadamy na te wakacje, ale tak jak mówię, jeżeli tylko będą chętni, powrócimy do was i wtedy tak powoli,
krok po kroku, od zainstalowania aplikacji na telefonie, na tablecie, przez pierwsze takie, słuchajcie, lekcje będziemy przechodzili sobie i pokazywali sztuczki nie tylko z robotem, bo tak jak wam mówiłem, sama aplikacja oferuje naprawdę ogrom możliwości, szczególnie to, co teraz jest na topie, czyli sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i wykorzystywanie takich rzeczy, które później w praktyce i w przyszłości są bardzo przydatne. Bo słuchajcie, nic innego, Google, sztuczne inteligencje otaczają nas dookoła. Tak więc dziękuję wam bardzo. Życzymy wam miłego wieczoru i uwaga, wesołych świąt. Bo no właśnie. Rzadko kiedy bywa, że nie nadajemy w poniedziałek mentorowych inspiracji, to w przyszły poniedziałek jesteśmy na offline'ach. Lejemy się ze śmigusem, dyngusem i innymi takimi, tak więc dzięki bardzo. Dziękujemy, i do zobaczenia. Dziękujemy. I zapraszamy do zobaczenia. A jeszcze czekajcie na koniec, jakby ktoś przegapił, to ja szybciutko ankietę wrzucę. O, pobrania. Na końcu oczywiście certyfikat. A u mnie właśnie sztuczna inteligencja zgasiło się światło. Nie wiadomo czemu. Taki czas, bo tak naprawdę mam spięte, zaś mam nawet na pilota, ale spięte też z Googlem. Tak, dobra. Czyli... Dzięki bardzo.